bo w tej części chcemy zaprezentować gołębie od kolegi Jarosława Wrzałki. Tym razem będziemy prezentować samce. Proszę bardzo. To jest kolejny samczyk oryginalny od Jana van de Pasza. 126-0477. Wcześniej pokazywałem jego siostrę. To jest syn olimpijki Wenus, która w Poznaniu u nas na olimpiadzie zajęła drugie miejsce w kategorii Olurum. To oczywiście tam inne sukcesy narodowe miała w Holandii. Ciekawostka, no ten dom wydaje super gołębie. W tym roku też wysłałem łódki, ponieważ koledzy w Ostrołęce polatały bardzo mocno już z takimi czołowymi wynikami w oddziele lotniki. A tego gołębia wcześniej udostępniłem koledze, który lotował na Słowacji. On jednego młódka z tego samczyka sprezentował swojemu koledze Słowakowi i tamten młódek wylatał siódmy wynik na Słowacji w lotach głębin młodych. Z tego gołębia naprawdę też jestem bardzo zadowolony. Kolejny gołąb to jest gołąb od Franza Revermana, numer 127, rok 2017. To jest gołąbek po dwóch oryginalnych Jansenach, bo u nas sporo hodowców mówi, że mają Janseny, natomiast te gołębie mają czasami mało wspólnego z Jansenami. Ten jest po dwóch oryginalnych gołębiach bezpośrednio od braci Jansen. I dodam, że to jest po najlepszym gołębiu rozpłodowym jansenowskim Revermana. Pokażę za chwilę jeszcze jego bratę. Brat z gniazda, czy taki brat, półbrat, czy jak? Brat z gniazda. Brat z gniazda. Od razu pokazuję. No. Tamto miał numer 127, a ten ma numer 128. Tamten był na takim szklanym rybim oku, ten ma oko czerwone. Jest trochę mniejszy od tamtego samczyka. Też po dwóch oryginalnych gołębiach. Braci Jansen, oryginalny teraz gołąb od Revermana już można powiedzieć. Tu jest gołąb z 2017 roku, to był późny taki młódek. To był taki późny młódek z ubiegłego roku. I on ma numer 785. To jest Franza Revermana? Nie. Nie. Tego młódka nabyłem od takiego hodowcy niemieckiego o polskim nazwisku. Mark Musioł nazywa się właściciel. To jest późny młódek z tamtego roku, z 2017. Ten hodowca, Mark Musioł, no tam lotują w spółce. Ma kilka takich topowych gołębi oryginalnych od Repera. I między innymi kupił olimpijczyka Repera 412. To jest złączenia bezpośrednio po olimpijczyku Repera 412 razy córka olimpijczyka Repera 394. Czyli olimpijczyk razy córka olimpijczyka. Jeszcze jednego młódka z gniazda miałem i udostępniłem też koledze. Uhodował też dosyć fajnie, mu tam młódki latały. Ale co ciekawostka, Mark Musioł odezwał się do mnie wczoraj i zapytał o tego gołębia, ponieważ z olimpijczyka 412 dał gołębie, trzy gołębie swojemu koledze w oddziele Düsseldorf. Z tych trzech gołębi dwa wylatały pierwszego i drugiego lotnika w oddziele Düsseldorf, chyba 1930 numer oddziału. Jeden z tych gołębi, dwa gołębie zrobiły 6x6 konkursów i ten trzeci gołąb po olimpijczyku 412 Repera tylko jednego konkursu nie zrobił, czyli 5x6. Tu oryginalny samczyk od Jana van de Pasza. To jest syn olimpijki Sani, 126-0994, 2014 rok. Jak mówiłem, syn olimpijki Sani, ale to jest też wnuk Tiaskie, tej samicy, która zrobiła w jednym sezonie 24 konkursy. I numer ma tego jeszcze podaje. 126-0994. Tak. I to by było na tyle. Resztę można sobie zerknąć w rodowodzie. Też kilka gołębi w Polsce już z tego gołębia lata i są hodowcy z tego bardzo zadowoleni. To jest mój taki starszy gołąb, oryginał od braci Poł. Często był łączony na tą moją deklaczkę najlepszą 128. Dużo fajnych gołębi, nie tylko u mnie. To jest oryginalny gołąb, jak mówiłem, od braci Poł.
Jego ojciec Maldini zrobił 9 konkursów pierwszych w takich lotach narodowych bardziej długodystansowych, chociaż gołąb 100% Jansen. Z którego roku jest gołąb? 2010 rok, a numer ma 149-40-65. Bardzo mocno zbudowany gołąb. Tu kolejny gołąb, to jest od Jana van de Pasza. 14 rok, 126-0-485. To jest również ta słynna linia van de Pasza. To jest po siostrze Jupitera, która nazywa się Gertje 900. Ta siostra Jupitera była drugą lotniczką Holandii. To jest matka, a ojciec tego gołębia to jest brat olimpijki Venus. Tu kolejny gołąb. To jest oryginalny gołąb od Jurgena Zumbika po dwóch oryginalnych Jansenach. Mój kolega Jurgen Zumbik ma w tej chwili już największą kolekcję oryginalnych gołębi braci Jansen. Ma 30 oryginałów. Tego samczyka sobie zostawiłem jako jednego z wielu. Z którego roku to jest? 2015 rok, 1480 numer. Już 3 lata u mnie siedzi od młotka. Kolega kupił jego siostrę, Henio Remiczewski, właśnie w oddziale Legnica. Też po tej siostrze kapitalnie polatały mu gołębie. Zresztą w połączeniu z moim gołębiem z Jupitera od van de Pasza. To jest właśnie gołąb syn Jupitera, 2016 rok, 188-48-34. To tak jak wspomniałem wcześniej, to jest syn tego sławnego Jupitera. Moim zdaniem bezcenne gołębie i u van de Pasza są zupełnie inne ceny na dzieci bezpośrednio z Jupitera. Ja mam, miałem szczęście, że mam 3. To jest też fajny gołąb od braci Borgmans z 2009 roku. Też sporo młodych jeszcze w tym roku po nim nahodowałem, no bo to jest dla mnie bardzo taki cenny gołąb. Dużo fajnych, szybkich gołębi z niego też pohodowałem. Jak wspomniałem, 2009 rok, 142-10-88. To jest wnuk z tego słynnego gołębia 045 Deklaka. To był 045, to był oryginalny gołąb od braci Jansen, który był w ostatnich latach życia najlepszym rozpodowcem u Deklaka. Tutaj w nim siedzi też bardzo mocno zakorzeniona linia 613. Ja, ale też koledzy w Polsce, super z tych gołębi, bo to jest 2009 rok, dużo gołębi tych lata i z wynikami takimi na skalę wystawy ogólnopolskiej. To jest gołąbek po dwóch oryginałach od rodziny Huben, a właśnie bezpośrednio od Grzegorza Wittinga pochodzi. Z 2017 roku, oddział 066, numer 10731. Tak jak wspomniałem, mam tutaj rodzeństwo, pokazałem wam, to jest trzeci z rodzeństwa, chyba jeszcze jeden został do obejrzenia. Młody samczyk, to był taki późniejszy. Mamy gotowy, zaraz go pokażmy. To jest jego brat. Też na polskiej obrączce. Pełny brat to jest? Bo pełny brat z tej samej pary, tylko że z 13 roku, oddział 074 i ma w numerze 3 jedynki i 36. Potężny gołąb. Fajne daje młódki. Jeszcze nie zdążyłem za bardzo tych gołębi sprawdzić, ale podobno no, te gołębie są u nas bardzo, bardzo, bardzo pożądane. To jest gołąb na niemieckiej obrączce, numer 1194. Niemiecka to jaki początek ma? To jest też Farbermana? Tak, tak. Nie, 06084, a numer 1194. To jest od kolegi, który likwidował gołębie
a może 3 lata temu i udało mi się tego gołąbka od niego odkupić. Kolega z tego gołębia uhodował super kilka takich lotników rocznych, które robiły 15 minut wyprzedzenia na 500-kach. A jak wspomniałem, po dwóch oryginalnych gołębiach de Klak, jeden gołąb to był chyba ojciec, wnuk 045 tego słynnego rozpodowca, a drugi gołąb rodzic to był wnuczka chyba 613. To wszystko w rodowodzie będzie można sobie obejrzeć. Tu jest też linia de Klak. Oryginalny gołąb od braci Borkmans, rok 2009, 142, 1096. Takie specyficzne skrzydło, szybkie u tych deklaków. To jest bardzo mocny inbred na 613. Wiele razy się przewija 613, a jego rodzice to są wnuki. Wnuk razy wnuczka 613. Między innymi umie, ale też kolega nawet w naszym oddziele też już rozwinął linię z tego jednego właśnie gołębia. Tutaj oryginalny samiec od braci Pał. On już wygląda tak, jakby był przynajmniej 15 lat miał, ale to tak się cechuje właśnie takim wyglądem stara linia braci Jansen. To jest stara, bardzo stara linia braci Jansen, a gołąb jest oryginalny od braci Pał z 2009 roku. O końcówce 83. Jego ojciec to był gołąb po imieniu Blau Jan. Wiele czołowych konkursów na 20, na kilka tysięcy, 9 tysięcy gołębi. Ciekawostka jeszcze taka, że dziadek tego gołębia to był oryginalny brat tego Lowiekę, który u Jana van de Pasza no, był takim czołowym rozpodowcem. Przedostatni gołąb, tak? Przedostatni. Razem masz chyba około wszystkich, będzie po 15 czy 20 samic i samców. Trochę więcej niż 30 jakichś. 30 kilka sztuk. Pomału dobiegamy do końca. W pierwszej części prezentowaliśmy samice, teraz mamy samce, już przedostatni. To jest samczyk oryginalny od braci Pał, 2009 rok, końcówka numeru 013. To jest oryginalny gołąb z takiej najlepszej ich topowej pary. Jak mówimy jeszcze o starych liniach braci Pał, kiedy były u nich dominowały stare, tylko oryginalne Jansen. Oni co roku kupowali jakieś 4-5 sztuk od braci Jansen bezpośrednio. To jest pełen brat gołębia o imieniu Petacci, który zrobił 4 pierwsze konkursy. Generalnie linia 0,19 tak zakorzeniona głęboko, wiele razy tam się przebija. Mocny gołąb pomimo swojego wieku, 9-letni, ale zawsze daje super mocne młódki i on sam jest jeszcze jak na swój wiek bardzo potężny. No i ostatni gołąb, którego chcemy tutaj dzisiaj pokazać. Może część z hodowców już po wyglądzie potrafi powiedzieć, co to za gołąb. To jest oryginalny Huben z 2012 roku. 62, 36, 245. Bardzo mocno poprowadzona linia Young Artist. Przewija się kilka razy. Young Artist, dzieci Young Artist i inne gołębie z tej rodziny. Jest tutaj, mam też zdjęcia rodziców tego gołębia. No to już gołębie rzadko spotykane, ponieważ bracia, rodzina Huben już nie hoduje gołębi. To był ostatni gołąb, którego prezentowaliśmy, także przypominamy, mamy w pierwszej części zaprezentowane samice, kilkanaście sztuk i w drugiej części samce. Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tymi gołębiami. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, dobry lot.